dłuższy remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. Nowe muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego otwarte. Designerzy wprowadzili się na wesołą. Trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego i zakaz wędkowania na Zakrzówku. Tym żyje miasto Iwona Sietnik-Kornecka. Dzień dobry. Czas na Miejski Serwis Informacyjny. Zaczynamy. Na początek remont ulicy Zwierzynieckiej i Kościuszki będzie trwał dłużej niż wstępnie zakładano. To m.in. z powodu remontu całej sieci gazowej. Te prace nie były planowane aż w takiej skali. Remont w Krakowie zawsze czymś zaskakuje. W tym przypadku akurat muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnymi odkryciami związanymi z tym, iż prace są dużo głębsze niż miały miejsce poprzednim razem. Gaz system, do którego zwróciliśmy się grubo przed remontem, czy jest zainteresowany wymianą sieci gazowej, poinformował nas, że nie, ale w momencie, kiedy weszliśmy, plany się zmieniły. Gaz systemu uznał, że jednak chce wymienić sieć gazową w tym miejscu. No to też może nas nie spowolni za bardzo, ale musimy to uwzględnić w trakcie prac, także gdy chodzi o zasypywanie tych dziur i rowów, no bo nie można tylko zaspokoić naszych wewnętrznych miejskich potrzeb, ale także innych właścicieli sieci, w tym sieci gazowej, o której wspomniałem, ale nie tylko. Więc jak widać, ciągle jesteśmy elastyczni, ciągle coś musimy uwzględniać, no ale skoro już robimy taki gruntowny remont tych ulic, to trzeba uwzględnić wszystkie oczekiwania. Będą konkursy na dyrektorów obu miejskich szpitali, Żeromskiego i Narutowicza. Skończyły się im kontrakty. Prezydent powołał na razie pełniących obowiązki obu placówek. W przypadku szpitala Żeromskiego to dr Lech Kucharski. W przypadku szpitala Narutowicza dotychczasowa dyrektor Renata Godyń-Swędzioł. Zgodnie z ustawą muszę rozpisać konkurs na dyrektorów. W związku z powyższym została powołana komisja konkursowa, która rozpocznie teraz działania. Natomiast na ten okres muszę powołać osoby pełniące obowiązki dyrektorów, nie dyrektorów, a pełniących obowiązki. Tutaj na stanowisku dyrektora Szpitala Żeromskiego powołałem pana doktora Lecha Kucharskiego. Pan doktor jest radnym miejskim, jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, więc tutaj zna te wszystkie problemy. Jest wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej, a więc ma też poparcie środowiska. Jest osobą, która w tym szpitalu pracuje 41 lat. Moim zdaniem posiada pełne kompetencje, żeby przez ten okres 6 miesięcy w sumie pełnić, bo może być mniej, jak zostanie konkurs wcześniej rozstrzygnięty i ktoś inny go wygra, pełnić obowiązki dyrektora. Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, które powstało w zabytkowym, zrewitalizowanym forcie 52A Łapianka, otwarte. Myślę, że nie tylko krakowscy czy polscy harcerze czy skauci, ale myślę, że skauci z całej Europy czy nawet świata będą tu znajdywali coś swojego, bo ruch skautowy jest wielkim fenomenem świata, to jest chyba największy ruch społeczny w świecie i wielu z nas przez to przeszło i stało się dobrymi ludźmi. Jest to miejsce, gdzie spotykają się harcerze, ale nie tylko harcerze, tylko ich rodziny, przyjaciele, gdzie można rozpalić ognisko, gdzie można pośpiewać piosenki, czyli jest to takie miejsce, gdzie no, normalna taka harcówka wielka w plenerze akurat albo w muzeum. Druga funkcja to jest muzeum. Jest to klasyczne muzeum, oddział Muzeum Krakowa, gdzie możemy znaleźć bardzo interesujące eksponaty, które opowiadają o historii ruchu harcerskiego. Mantra dla Kijowa to zaplanowany na 30 września performance, który jednocześnie wydarzy się w Kijowie i Krakowie z okazji 30. rocznicy współpracy obu miast. Dwa miasta, dwa fortepiany, realny i wirtualny oraz 30 pianistów, którzy utwór Erika Satie Vexation, czyli Udręki, zagrają łącznie 840 razy z rzędu. 35 godzin refleksyjnej muzyki, której będą towarzyszyć obrazy z objętej wojną Ukrainy, złoży się na krakowską mantrę dla Kijowa, muzyczną modlitwę o pokój w Ukrainie. Start o 6. Apteka designu teraz w serwisie. Zaczęła działać w poszpitalnym budynku apteki na Wesołej przy ulicy Kopernika 19A. Co to oznacza dla nowej, powstającej na Wesołej kreatywnej dzielnicy? Posłuchajcie.
Apteka Designu to jest miejsce integracji środowiska projektowego, przede wszystkim krakowskiego środowiska, które jest bogatym środowiskiem potrzebującym od lat właśnie wspólnej przestrzeni do tego, żeby współpracować, współtworzyć i rozwijać nasze miasto. Więc w pierwszej kolejności jest to właśnie miejsce integracji środowiska. W drugiej kolejności jest to również miejsce do współtworzenia przestrzeni, która nas otacza, ponieważ Apteka Designu to jest środek dzielnicy Wesoła, dzielnicy, która ma ambicje być dzielnicą kreatywną, twórczą. To są przestrzenie o różnych funkcjach. Część tych przestrzeni pełni funkcję pracowni. Te pracownie są zasiedlone projektantami, którzy zostali wybrani w drodze konkursu. Tu mamy czytelnię, w której właśnie stoimy. Czytelnia designu, która jest otwarta dla wszystkich, którzy mają ochotę poczytać o dobrym designie. A na dole mamy przestrzenie, które są wielofunkcyjne. Takie, które przyjmą i warsztat, i małą konferencję, ale też i do pracy, można by powiedzieć, brudnej. Jako projektant też potrzebujemy przestrzeni do tego, żeby prototypować na przykład nasze rozwiązania. Szkoła podstawowa nr 72 na Woli Justowskiej ma nowy pawilon z salami dydaktycznymi i niezbędnym zapleczem. Wewnątrz budynku znajduje się m.in. 6 nowoczesnych sal lekcyjnych i szatnia. Zrobiło nam się więcej miejsca, zdecydowanie mogliśmy przyjąć więcej dzieci, zarówno do klas pierwszych, jak i do klas starszych. Dzieci mają całkowicie osobne skrzydło, co dla ich bezpieczeństwa jest kluczowe. Wcześniej dzieci mieściły się w jednym budynku z klasami 4-8 i niestety różnica między uczniami klas pierwszych a ósmych była teraz ogromna. Dlatego oddanie nowego skrzydła, całkowicie nowego budynku dla klas 1-3 to jest dla nas ogromna radość, ulga i możliwość spełnienia i realizacji takich celów edukacyjnych, jakie mieliśmy założone. Priorytetem miasta jest dbanie o to, aby uczniowie, zwłaszcza uczniowie szkół podstawowych, uczyli się w trybie jednozmianowym. I takie działania już od wielu lat podejmujemy, choćby ta inwestycja, która powstała czy na Górce Narodowej, czy w zeszłym roku rozbudowana katowicka, ale oddana też szkoła na Klinach, w tym roku szkoła na Złocieniu, rozbudowana Kaczorówka, rozbudowana ta szkoła, kolejne budowane i planowane właśnie po to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki. Do 6 października możecie głosować na projekty budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, w tej edycji mamy do wyboru 715 pozycji, w tym 155 to projekty ogólnomiejskie oraz 560 to projekty dzielnicowe. Głosować można elektronicznie lub osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania. Szczegóły na stronie budżet.krakow.pl. Kraków przystępuje do programu UNICEF-u Miasto Przyjazne Dzieciom. Co to oznacza dla naszego miasta? Na mocy podpisanej dzisiaj umowy Kraków zobowiązał się do wykonania szeregu działań, podjęcia szeregu działań, kroków, zrealizowania bardzo wielu zobowiązań na rzecz młodych ludzi, na rzecz podniesienia jakości i warunków życia młodych ludzi w Krakowie, na rzecz też uwzględniania ich głosu przy podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Ten proces będzie trwał około 2 lat, ponieważ na 2 lata został opracowany ten plan działań, a następnie zbierze się kapituła, która rozpatrzy, czy miasto powinno ten tytuł utrzymać. Tytuł też jest przyznawany czasowo. To nie jest na zawsze, to jest początek drogi i ja zawsze to podkreślam. Tytuł jest przyznawany na 2 lata, a następnie odbywa się ponowna ocena miasta, co miastu udało się zrobić w tych kolejnych 2 latach. Także to jest zobowiązanie, to jest współpraca na kilkanaście lat. Zakrzówek to nie tylko teren rekreacyjny, ale także obszar cenny przyrodniczo. Dlatego na terenie parku został właśnie wprowadzony zakaz wędkowania. W najbliższym czasie w Parku Zakrzówek pojawią się znaki informujące o zakazie wędkowania i połowu ryb. Jest to tak naprawdę doprecyzowanie regulaminu, który w tym miejscu obowiązuje, ponieważ w Parku Zakrzówek zabrania się płoszenia, chwytania ptactwa i dzikich zwierząt. To rozciągamy również na to środowisko wodne. Trochę może wyprzedzająco, natomiast Park Zakrzówek jest pod nadzorem przyrodników, jest to teren szczególnie cenny, więc musimy podejmować na bieżąco działania, które będą
chronić te ekosystemy, które tu istnieją. Ryb w Parku Zakrzówek, jak pokazują wcześniejsze badania, jest stosunkowo dużo. Natomiast wędkarzy rzeczywiście przybyło. Zakrzówek stał się popularnym miejscem na mapie naszego miasta. Chcemy korzystać z tego miejsca rekreacyjnie i ta rekreacja ma różne formy. Jedną z nich jest właśnie wędkowanie. Natomiast ta rekreacja musi być połączona z ochroną przyrody. Tutaj przyroda gra pierwsze skrzypce i pewne działania muszą być podejmowane tak, żeby Zakrzówek zachować dla przyszłych pokoleń. Zakrzówek, jak i inne tereny miasta, to doskonałe miejsca do uprawiania nordic walkingu, czyli sportu, który polega na maszerowaniu ze specjalnymi kijkami. Tutaj jest bardzo pięknie, więc takich faktycznie okolicznościach przyrody chodzić, no to jest super, no nie? Nie musimy spacerować po chodnikach, po ulicach, po mieście. Tutaj faktycznie w tym parku, no, jest fajnie. Kije aktywują wszystkie mięśnie bez żadnej jednocześnie urazowości. Kije są na każdą pogodę, na deszcz, na śnieg, na słońce, na deszcz ze śniegiem, na upał, na chłód. Robimy wszystko tak naprawdę za jednym razem, bo jest to ćwiczenie cardio z siłą razem, bo wiadomo, od wypychu zależy, w jaki sposób my aktywujemy się tutaj w górnej obręczy barkowej, czego nie ma przy bieganiu. Urazowość żadna, ponieważ odciążamy głównie kolana, a to jest nasza bolączka. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ruszyła właśnie odbudowa wiktoriańskiej oranżerii, która została zamknięta w latach 60. ubiegłego stulecia. Tak lubiany przez Was Ogród Botaniczny, najstarszy w Polsce, świętuje w tym roku 240 lat swojego istnienia. Przed nami bardzo trudny okres, bardzo wymagający, ponieważ budowa będzie w samym środku, w samym sercu ogrodu. Wielokrotnie już to powtarzałem, że będziemy prosić zwiedzających o odrobinę wyrozumiałości, ale jeżeli wszyscy wykażą się cierpliwością i taką życzliwością do nas, bo no nie ukrywam, że będzie dużo zamieszania w ogrodzie, to myślę, że za rok będziemy mieli przepiękny, jak i najpiękniejszy obiekt w Ogrodzie Botanicznym, a może i nawet w Krakowie. Dziś to już wszystko. W poniedziałek w nowym tygodniu o 7.30 praktyczny, choć nieoczywisty przewodnik po Krakowie dla nowych studentów. W poniedziałek rusza bowiem nowy rok akademicki. Dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia.